I co się pozmieniało w tej grze? W sumie to... nie wiem, ale wiem, że przegrałem. Siema na maneczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Przez ostatnie dni, tygodnie w sumie, bardzo prosiliście mnie o kolejny odcinek Clone Drone in the Danger Zone, czyli o walki robotów. Ostatnio, kilka dni temu wyszedł nowy update, pomyślałem, przetestujemy, zobaczymy, bo miałem trochę obawy, czy zacząć to nagrywać, bo jak wiecie, tam nie ma zapisywania i to jest dość poważny problem. Ale dzisiaj, nieważne gdzie zejdziemy, zobaczymy może znowu jakimś, może uda nam się coś dalej niż poprzednio, kto wie, intro. Tam jest jakiś koleś, nie wiem czy on kiedyś tam stał, wątpię, szczerze powiedziawszy nie pamiętam, żeby on tam kiedyś stał. I co się pozmieniało w tej grze? W sumie to, nie wiem, ale wiem, że przegrałem. O, obronił się, no. Mohamed Woodward, jest mi Mohamedem. No powiem wam, że idzie całkiem średnio. W poprzednich końców, w poprzednich odcinkach całkiem tutaj gładko sobie pokonywałem tego typeczka. A tutaj, no coś nie idzie mi tak łatwo wcale, jakbym chciał, żeby mi szło. No ale teraz poszło całkiem gładko, więc o tyle dobrze. Dobra, wracamy tam. Hu, no powiem wam, że było dość ciężko. Dobra, przyszedł czas na upgrade naszego Muhameda. Myślę, że Muhamed zajdzie bardzo daleko. Jakie nowe upgrade'y możemy sobie wziąć? Co było całkiem fajne? Fajne było na PA Blocking Energy, to może nie? To, na pewno łuk był bardzo fajny, więc zamontujmy sobie łuk. Bo czemu by niektórym się używa łuku? Jedynką, dwójką, dobra. Więc teraz wróćmy na arenę i skopmy tyłki. Bo jesteśmy już tutaj, no jest znacznie więcej oponentów, jak widać. Okej, ładuje nam się jeszcze ten, ale w sumie moglibyśmy wszystko z łuku raczej zrobić. Teraz patrz, ciomek. Giniesz. Więc dwóch zabiliśmy z łuku i tego zabiliśmy... O nie, nie z łuku. No, co jest? Ej, uderzyłem go z 3 razy już. No, ale to była niebezpieczna walka, bo uderzyłem go naprawdę sporo razy i byłem pewny, że umrze. Wracajmy ulepszyć nasz tutaj zespół. Dobra, skoro jesteśmy tutaj dobrym łucznikiem, to myślę, że kolejnym naturalnym upgrade'em mogłaby być więcej energii, nie? Wtedy mamy 2 energie i możemy częściej używać łuków i innych tam upgrade'ów. Potem zrobimy jetta, żeby móc szybko uciekać. I myślę, że z tym możemy być całkiem fajnymi rzeczmi. Okej, tutaj jest dużo łuczników, więc myślę, że z 2 łukami sobie tak dość łatwo poradzę. Dobra, tam jeden. Nie trafiłem, trafiłem? Dobra, no i ty giniesz. Dość łatwo, dość gładko, łuk poszedł całkiem dobrze. I co? Ty tam królu, ty tutaj cwaniaczku. Jesteśmy już na 3. poziomie. Więc poszło, patrzcie na tych gapiów, nigdy nie wiedziałem w sumie jak ci gapiowie wyglądają. No nie wiem, szczel mu do jednego, bo czemu nie. No nic mu się nie dzieje. Teraz co? Odbijanie strzału, myślę, że to będzie najlepszym tutaj rzeczą. Teraz będą swordy i archery. No myślę, że potrzebuję jednak block arrows, ponieważ bez blokowania strzału nie dam rady sobie zabić tych podstawowych ludzi. Okej, no dwóch tutaj wojaków załatwiłem czystymi skillami z łuku. Okej, oni zabili sami siebie. Ja mam znowu podwójną energię, więc raz i dwa. Co, on... jak on się uchronił od tego? Myślę, że tamtego jest najważniejsze ściągnąć. No, jaki cwaniaczek, no. Powiem wam, jest dość intensywnie, ale... czekajcie, który poziom był najwyższym, który zrobiliśmy? Nie do końca wiem. No, co jest? No. Boom! No i ten stoi jeszcze. Ten jeszcze stoi. Myślę, że całkiem nieźle nam idzie na razie. I teraz pytanie. Skoro mam już blokowanie i mam ten, to myślę, że kupię nawet kolejną energię. Wtedy będę miał 3 energie i z łukiem będę potrafił zrobić cuda. Będę miał 3 strzały i dość szybko będzie się ładowało, więc zróbmy to. Okej, teraz będzie ten Spider-Tron 5000. To może być poważne tutaj nasze przedsięwzięcie. Arrow Width. Wider, czyli będą większe, okej, 3 energie. Właśnie, to jest fajne, więc żeby mi się szybciej odnawiało. Będę miał 3 energie i w następnym upgrade'cie będę mógł zrobić, że szybciej mi się po prostu odnawiają. Więc będę starał się trzymać troszkę z dala. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No dobra, tutaj możemy tego ściągnąć. Możemy też ściągnąć tego, tylko na razie to ściąganie nam tak średnio wyszło. Mogę trafić mu w głowę na przykład, zobaczymy, czy to coś zrobi. Ej, w żadnego nie trafiłem jeszcze. Żadnego nie trafiłem, więc to nie za dobrze wam powiem.
Okej, temu odrąbałem nogę. Dobra, będę trzymał się jednak z daleka. Próbował jakoś ich poskładać. Nie wiem, czy bardziej powinienem składać tych tutaj panów. O, dwóch naraz, no i to się nazywa skill z łuku. Dobra. Okej, poskładałem tamtego. Teraz mogę sobie spokojnie poucinać tutaj głowy, znaczy nogi. Okej, dobra. O nie, dobra, uderzył mnie, ale wstawaj, wstawaj, mano, wstawaj. Dobra, mano. I teraz tak, bierzemy łuk i staramy się trafić go w głowę. Aha, no wystarczyło tylko raz trafić w głowę, dobra. Więc w sumie easy. Okej, czyli teraz będzie naprawdę dużo prawdopodobnie ludzi. Cztery energie? Nie, ja wolę to. Nie, no nie wiem, zobaczymy. No mamy tutaj różne rzeczy, różne ścieżki, wiecie, upgrade'ów. Boję się, bo pamiętam, że teraz już chyba będą ci z takimi mocnymi zbrojami i nie będę już mógł ich zabijać na hita. Zobaczymy, jak to będzie. Od razu wyciągam łuk. Tak, to są już ci ze zbrojami. Patrzcie, oni tutaj dodżują te strzały. No oni skręcają. Dobra, ale dalej jedna strzała zabija ich, więc... to bolało, to bolało. Zaczniemy raz jeszcze. Luisa Fox, Making a Control Technician. No nie wiem, jestem teraz różowy jeszcze bardziej. Straszne. Dobra, zniszczmy tego robota na początku. Zniszczmy robota, zniszczmy tutaj, wiecie, panów, wojowników. Chociaż oni już zaczynają blokować strzały, więc to może być jakiś tam problem. No i problemem może być to też, że będę coraz wolniej, znaczy, że muszę być po prostu szybszy, bo oni w którymś tam momencie będą szybsi niż ja. Dobra, wystrzelmy tak, no kurde, oni potrafią robić uniki, no patrzcie. Dobra, jeden nie zrobił uniku, więc ja teraz sobie po prostu będę cofał. Wiem, że to może nie jest najciekawsze do oglądania, aczkolwiek jest to dość ważne. I co kupić następne? Zastanawiam się, co na tych na szóstym poziomie by się przydało. Bo oni dość dobrze tutaj unikają tych strzał. Jeszcze szybsze tutaj refreshowanie? Albo życie, no. Trzeba się zastanowić, co mi się bardziej opłaci. Jeżeli będę miał jeszcze szybsze odnawianie strzał, no to mogłoby być to całkiem kusząca propozycja. Dobra, tutaj się udało. Wydaje mi się, że życie bardziej mi się przyda. Zobaczymy, co tam jest. Może jest coś, co... Chociaż może jetpack? Chyba tak. Jetpack. Dobra, go jetpack. No, ryzykuję. Jeżeli znowu nie przejdę szóstego poziomu, no to przykro. To będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będziecie tutaj szczęśliwi, że tak tutaj o was dbam. Myślę, że jetpack mógłby być całkiem okej w takim wypadku. Ojejku. Patrzcie, co oni są szybscy. Nie mam energii, patrzcie. Nie mam... Którym się ten jetpackuje? Dobra, shiftem. Co?! Czemu? No nie, dobra, jestem rip raczej. Raczej jestem rip. No mogę przed nimi dalej uciekać. Aczkolwiek oni są... Dobra, głowa. Jeden dostał w głowę. Nie jest źle, panowie. Nie jest źle i panie przy okazji też. Kolejny dostał, ale nie na tyle, żeby jakoś umrzeć. Teraz ja powinien naładować ten i shiftem polecieć do przodu. Dobrze, chociaż no tak średnio. Szybsza regeneracja na pewno many będzie mi potrzebna. Trafiłem, uff. Trzech zostało. Więc co, znowu? Shift, dobra, znowu shiftem tutaj. O nie, cofnąłem się. Nie, ale myślę, że dam sobie radę chyba, co? Zostało mi mana. Nie trafiłem. No oni już potrafią robić jednak te uniki. Bez dwóch zdań. Jest. Kolejny. O! To było zbyt niebezpieczne, co zrobiłem teraz. Udało się uciec. Dobra. No nie jest to może zbyt emocjonujące, aczkolwiek no nie potrafię tego zrobić inaczej. Dwóch na raz, jest! Przeszedłem szósty poziom. Jestem dalej niż kiedykolwiek. Zróbmy to. Okej, podobno Spider-Tron 6000 jest tutaj znowu. I teraz tak, kupiłbym życie. Ale tak naprawdę, skoro jesteśmy już dalej, to może zróbmy to. Potrafię już sprawnie uciekać, potrafię też dość sprawnie strzelać. Myślę, że to da nam tutaj szansę. Dobra, są dwa Spider-Trony, które no bardzo szybko sobie tutaj, patrzcie, eliminujemy. Tamtego nie trafiłem?
Kurde, nie trafiłem znowu. No co jest? O nie, oni mają łuczników. Kurde, oni mają łuczników. Z łucznikami to sobie nie poradzę chyba. Dobra, i z jednym sobie poradziłem. Z drugim sobie też poradziłem. O, wygram to, patrzcie na to. O nie, zrobił unik. Idzie średnio mi to strzelanie z tymi. No bo patrzcie, oni cały czas unikają. Dobra, wyczekany. Tego też wyczekam. Ajajaj, uniósł się. Przestańcie mi podskakiwać, jak do was strzelam. Udało mi się, który level pokonany? 7. Jestem najlepszym graczem wymiataczem. Spidertron will be back. Okej, co teraz ulepszyć? Nie mam pojęcia. Time for something special. The Mark 3 Combat Archer. Okej, czyli będzie jakiś łucznik, czyli może teraz... To mi się przyda na jakiegoś mega dobrego archera, co? Bo jeżeli on będzie naprawdę taki mega dobry, no to będę musiał blokować tak czy siak tego strzały. Spróbujmy, myślę, że to jest ostatnia mapka na dzisiaj, bo pewnie przegram, ale spróbujmy. Dobra, jest ich kilku tak naprawdę. I czy oni będą też robili takie fajne, śmieszne uniki? No nie wiem, na razie nie robią. Okej, jeden umarł. Ja mogę robić te, ja mogę blokować strzały. Chyba. Ale mnie obeszli. Nie trafiłem? Trafiłem chyba. Ale za słabo. Okej, no tutaj już jest wymiana ognia taka na dość wysokim poziomie. No przykro mi. Nie wiem, no. Ale było dobrze, było naprawdę dobrze, było trudno, było fajnie. Super było, dziękuję. Dobra, tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Było naprawdę fajnie, fajnie było wrócić do tej gierki. Na pewno za kilka dni wrócę raz jeszcze, spróbuję zajść jeszcze dalej. Może jakieś nowe tutaj, nową drogą mnie poprowadzicie. Powiedzcie mi, może wy, jaka droga jest najlepsza. Bo łuk wydaje się naprawdę fajny. Aczkolwiek troszkę ciężko z... Wiecie, może gdybym... No nie wiem co mam powiedzieć. Ale tak czy siak, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się podobało, no to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, pokażcie swoją moc. Jeżeli wam się podobało więcej i chcecie zobaczyć więcej, no zostawcie suba, taki mały przycisk tuż pod tym filmem, ale dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, pa pa!